Cześć, witam serdecznie. Być może widzisz mnie pierwszy raz, więc przedstawię się. Ja mam na imię Damian, prowadzę serwis terapiafunkcjonalna.pl i dzisiaj w tym nagraniu przygotowałem dla Ciebie ponad 70 slajdów, w których chciałbym w taki bardzo przystępny sposób przekazać Ci podstawowe informacje, które mam nadzieję pozwolą Ci odsiewać tak zwane fake newsy na temat obecnej pandemii. A jeśli będziesz zainteresowany, tak żebyś na bazie tych informacji, o których będę opowiadać, był w stanie doszukiwać się nowych, bardziej rzetelnych materiałów, które mam nadzieję uspokoją cię, jeśli w jakikolwiek sposób cała ta sytuacja wyprowadza cię z równowagi. Takie jest moje spostrzeżenie, że jak patrzę na ludzi, jak przemieszczają się na ulicach, jak spotykam ich w sklepie, to niektórzy już mają naprawdę dość i nie wiedzą, dokąd to wszystko będzie prowadzić. Dobra, nieistotne, nie tracę więcej czasu. Zapraszam Cię do wykładu. Przełączamy się na slajdy. Więc kiedy COVID-19 może być śmiertelny? Tak jak już wspomniałem, mają być to podstawy dla osób niezwiązanych z medycyną. No to agenda naszego dzisiejszego spotkania, tego nagrania mojego wykładu. Będę opowiadać Ci o wirusach korona. Być może nie miałeś jeszcze okazji spotkać się z tą informacją, ale mówimy o całej rodzinie wirusów typu korona. To nie jest pierwszy raz, gdy my się z nimi spotykamy. Później opowiem Ci trochę więcej na ten temat, jakie tego typu wirusy mają cechy charakterystyczne oraz w jaki sposób te cechy charakterystyczne wpływają na nasze zdrowie oraz obecną pandemię lub wcześniejsze epidemie, które już prowokowały. No i analogicznie opowiem Ci o poprzednich epidemiach, które wywołały już wirusy typu korona, jakie są drogi szerzenia. Tutaj pojawiało się bardzo ciekawie kilka takich interesujących fake newsów, ale do tego jeszcze przejdę. I to, co moim zdaniem będzie chyba najcenniejsze, jeśli wytrwasz ze mną te kolejne kilkanaście, może 10 minut, to patofizjologię i patogeneza. Chciałbym, spróbuję w naprawdę przystępny sposób porozmawiać z tobą, opowiedzieć ci o rzeczach, które czasem rzeczywiście wymagają pewnej wiedzy medycznej, aczkolwiek z elementami tej wiedzy każdy z nas spotkał się chyba już w szkole podstawowej. Omówimy rolę specyficznych receptorów, które pozwalają wirusowi jakby przenikać do głębi naszych komórek w płucach, które pozwalają później im hakować maszynę odpowiedzialną za tworzenie nowych wirusów. Będę chciał opowiedzieć Ci o sytuacji, dlaczego w przypadku COVID-19 czasem symptomy i stan pacjentów zmieniają się w sposób lawinowy na przestrzeni dosłownie kilku dni, czyli opowiem Ci, czym jest burza cytokin, co tam się dokładnie dzieje i opowiemy sobie o syndromie ostrej, przewlekłej niewydolności płuc. To są te rzeczy, które najczęściej doprowadzają do zgonu pacjentów, którzy zostali zarażeni tym wirusem w przebiegu oczywiście szoku septycznego. Więc czym jest koronawirus? Ja bym chciał, żebyś zaczął zdawać sobie sprawę z tego, jeśli do tej pory nie spotkałeś się z tą informacją oczywiście, że są różne gatunki wirusów typu korona. Sama nazwa, jak widzisz tutaj obraz z mikroskopu elektronowego, pochodzi właśnie od otoczki, którą ten wirus posiada i ta otoczka w pewnym sensie nadaje mu obraz takiej korony. To, co będzie istotne, że te wypustki są niczym futro, dzięki czemu ten wirus może przetrwać również w układzie pokarmowym. Spotkałem się z informacjami w polskim internecie, że jeśli ten wirus dostanie się do żołądka, to tam kwas go zdezaktywuje. Niestety nie jest to prawda. Teraz mówię generalnie o wirusach typu korona. Te wirusy są w stanie przetrwać w naszym układzie pokarmowym. Również wirus SARS-CoV-2, z którym mamy obecnie do czynienia, on również jest w stanie przetrwać w układzie pokarmowym. Pierwsza rzecz, którą będę chciał Ci zademonstrować, to
To jest to badanie. Na samym końcu pojawi się slajd, w którym będą pokazane wszystkie źródła, z których korzystałem, żeby zbudować ten wykład. Więc w tym badaniu specyficznie przyglądano się osobom, u których wykryto obecność tego wirusa i badano różnego rodzaju wydzieliny z ciała, różnego rodzaju płyny, od płynów z płuc, wykonując biopsję tkanki płucnej, śródpiersia, ślina, wydzielina z nosa, wymaz z gardła, odchody, krew i mocz. Jeśli chodzi o odchody, w nawiasach jest wartość procentowa spośród próby 153 pacjentów, u których pobierano odchody. 29% to jest odsetek pacjentów, u których wykrywano tego wirusa w odchodach. Więc ta otoczka, która w obrazie elektronowym tworzy tą koronę, ona również daje tym wirusom typu korona pewne właściwości, które pozwalają im przetrwać w układzie pokarmowym. Nie zawsze, ale jest to możliwe. Więc wirusy typu korona mogą być przekazywane drogą fekalną, oralną. Z takimi pojęciami możesz się spotkać. I może wirus typu korona powodować stany zapalne w obrębie układu pokarmowego. I to, o czym już wspominałem, że wirus ten nie ginie w żołądku. Ta korona, o której rozmawiamy, utworzona jest przez specyficzne wypustki, które wykorzystywane są do tego, by łączyć się z naszymi komórkami. I naukowcy wyszczególnili różnego rodzaju glikoproteiny, bo tym są te wypustki. I dosłownie wczoraj wieczorem znalazłem informację, że obecny wirus mutuje. Pojawiły się nowego rodzaju wypustki w tej otoczce, ponieważ jest to wirus, który należy do rodziny wirusów z otoczką, otorbionych. W języku angielskim mówi się o tak zwanych capsulated viruses. I niestety te nowe wypustki, które pojawiają się na nowym szczepie wirusa, funkcjonują w jeszcze bardziej sprawny sposób w kontekście łączenia się z naszymi komórkami, ale jak przejdę do patofizjologii, to będzie to dla Ciebie bardziej czytane, dlaczego ta informacja jest dla nas tak ważna. I to, o czym już wspomniałem, że wypustki te wykorzystywane są do połączenia z komórkami żywiciela. Posiada otoczkę, czyli tak zwane enveloped viruses. Wypustka pozwala na łączenie się z komórkami żywiciela. To, co jest ważne, wirus, żeby przetrwać, żeby przenosić się, potrzebuje błon śluzowych. Co oznacza, że on sam w powietrzu nie jest w stanie znajdować się. On musi znajdować się w otoczce śluzu, bardzo niewielkiej. I pojawia się wiele informacji na temat skuteczności maseczek ochronnych. Sama maseczka nie będzie w stanie zatrzymać wyłącznie cząsteczki wirusa. Natomiast jeśli znajduje się on w flocinie czy wydzielinie z naszego ciała, to rzeczywiście, jeśli będziemy nosić maseczki, w tym kontekście to jakby do mnie przemawia, maseczka nie jest po to, żeby nas ochronić przed światem, ale żeby świat chronić przed nami. Jeśli bezpośrednio przy naszych ustach znajduje się cokolwiek, co będzie zatrzymywać większe cząsteczki właśnie śliny lub różnego rodzaju płyny, które mogą wydobywać się wraz z naszym oddechem, to rzeczywiście ma sens. No i ostatnia rzecz, o której już wspominałem, że przechodzi, GIT jest skrótem od gastrointestinal tract, czyli przechodzi przez układ trawienny. Niestety w żołądku wirusy typu korona, bo o tym na razie opowiadam, nie giną, nie zawsze.
Wirusy typu korona odkryte w ciele człowieka zostały już w latach 50. i w chwili obecnej jesteśmy świadomi obecności siedmiu różnych gatunków wirusów typu korona, które możemy znaleźć w naszym ciele. Replikuje on, czyli powiela się, tworzy nowe wirusy w temperaturze 33 do 35 stopni. Opowiadam teraz o tych szczepach, gatunkach typu ludzkiego, co oznacza, że będzie on infekować przede wszystkim górne drogi oddechowe, gdzie temperatura w porównaniu do wnętrza naszego ciała jest zdecydowanie niższa i te gatunki odpowiedzialne są według szacunków od 10 do 30% sezonowych infekcji górnych dróg oddechowych. To, co jest w tym momencie dla nas najbardziej niebezpieczne, to obecność w naszym ciele gatunku zwierzęcego. Cechami charakterystycznymi dla nich jest to, że one replikują w temperaturze 37 stopni, co oznacza, że nie będą zatrzymywać się w górnych drogach oddechowych. One potrzebują wyjść głębiej do naszego ciała, gdzie jest o wiele cieplej. I to, o czym wspomniałem, właśnie, że przetrwa poniżej obszaru górnych dróg oddechowych, to staje się dla nas niebezpieczne, ponieważ infekuje inne części naszego ciała. W roku 2002 doszło do pierwszej epidemii związanej z wirusem typu korona, a ta epidemia polegała na tym, że gatunek zwierzęcy, wykorzystując tak zwanego żywiciela pośredniego, i źródła, właściwie zgodnie wszystkie źródła, które udało mi się przejrzeć, zawsze żywicielem pośrednim była w tamtym roku, 2002-2003, cyweta. Udało się przejść gatunkowi od zwierzęcemu na człowieka. I wtedy mieliśmy do czynienia z tak zwaną epidemią SARS. Była ona spowodowana przez wirusa SARS-CoV. I ponieważ to była pierwsza taka epidemia, to wówczas w 2002, w 2003 roku nie mówiono jeszcze, nie dawano tej końcówki 1. W chwili obecnej wirus, który spowodował obecną pandemię, ma nazwę SARS-CoV-2, dlatego ten z 2002-2003 roku ma tą końcówkę 1. Jak odczytać tą nazwę? Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, czyli jest to zespół ostrej, ciężkiej niewydolności oddechowej spowodowanej przez wirus typu korona. Więc nie jest to pierwszy raz, gdy mamy do czynienia z epidemią. W roku 2012 doszło ponownie do epidemii wywołanej przez wirusa typu korona i również prawdopodobnie od nietoperza, żywicielem pośrednim wówczas miał być wielbłąd, doszło do mutacji i możliwości przejścia tego wirusa i zainfekowania człowieka. Wówczas mieliśmy do czynienia z tak zwanym MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome, Coronavirus, czyli była to choroba spowodowana wirusem typu korona na Bliskim Wschodzie, syndrom zaburzeń oddychania. To, co się wydarzyło wówczas, to ten rodzaj wirusa przedostał się do Korei Południowej w 2015 roku. Tam nie było bardzo dużo przypadków, natomiast WHO zainteresowało się tą sytuacją, ponieważ na 100 przypadków śmiertelność wynosiła aż 38%. Wtedy WHO zainterweniowało i zwróciło uwagę, żeby w Korei Południowej wdrożyć pewne środki ostrożności. Jakie to ma implikacje dzisiaj? Przyjrzyjmy się mapie
występowania obecnej pandemii. To jest jedna z nich, ale wydaje mi się, że bardziej czytelna jest mapa przygotowana przez Google'a. Jeśli porównamy Koreę Południową, w 2015 oni mieli epidemię związaną z wirusem korona. Zwróćmy uwagę na taki parametr jak przypadki na 1 milion osób. To jest nieco ponad 200 przypadków na 1 milion osób. Porównując Koreę Południową do Włoch, 200, ponad 2300. Korea Południowa, mając swoje doświadczenia w 2015 roku z Middle East Coronavirus, z MERS, miała już wypracowane pewne procedury. Dzięki temu udało im się w o wiele bardziej sprawny sposób zabezpieczyć przed obecną pandemią w porównaniu do Włoch, które, jak wiemy, są jakby europejskim epicentrum. Obecnie 2019 rok. Nie wiemy, które ze zwierząt jest żywicielem pośrednim. A być może wiemy, aczkolwiek ta informacja nie jest ujawniana, ponieważ doświadczenia z cywetami pokazały, że gdy tylko opublikowano tę informację, że to zwierzę jest nosicielem pośrednim, niestety ludzie zaczynali zabijać cywety. Więc prawdopodobnie w chwili obecnej ta informacja nie będzie podana oficjalnie do wiadomości publicznej, aczkolwiek podejrzewa się, że łuskowiec w chwili obecnej może być żywicielem pośrednim. Natomiast ta informacja nie jest potwierdzana i może rzeczywiście mylimy się. Jeśli porównujemy genetycznie budowę cywety człowieka i łuskowca do człowieka, to nasz kod genetyczny, nasz genom w 99% ponad zgadza się, jeśli chodzi o cywetę, co stwarza lepsze warunki do mutowania i do przejścia gatunku zwierzęcego na człowieka w porównaniu do łuskowca, gdzie ten odsetek jest nieco ponad 96%. Początek obecnej epidemii, która przerodziła się później w pandemię, na pewno już słyszałeś te informacje. Listopad 2019 rok, Chiny, prowincja Hubei, Wuhan, tam pojawiły się pierwsze doniesienia na temat wystąpienia tego syndromu ciężkiej niewydolności oddechowej. Na początku sam wirus nosił nazwę wirusa z Wuhan, jednak, no i słusznie, ludzie zamieszkujący to miasto zaczęli protestować, że ta nazwa może w jakikolwiek sposób stygmatyzować ich i dlatego podjęto decyzję, by zmienić nazwę. I kolejną nazwą, którą nadano wirusowi, to był novel coronavirus, czyli nowy wirus korona. Tylko ktoś się zastanowił w którymś momencie, a jeśli pojawi się kolejny wirus, novel oznacza nowy, to już ten nowy nie będzie taki nowy. I wtedy dodano informację, że będzie to 2019 novel coronavirus, czyli 2019 nCoV virus. Z tym, że ta nazwa była dość długa i WHO podjęło decyzję, by zmienić nazwę na SARS-CoV-2, czyli w analogiczny sposób, gdy mówiliśmy o roku 2002, Severe Acute Respiratory Syndrome, czyli zespół ostrej, ciężkiej niewydolności oddechowej, spowodowany wirusem typu korona. Po raz drugi to się dzieje, więc nadano tę nazwę z numerem 2. To znaczy, że jeśli mówimy o wirusie, który powoduje chorobę w ciele, to mówimy o SARS-CoV-2, natomiast jeśli mówimy o samej chorobie, to żeby ta nazwa była w miarę krótka i żeby można było się w łatwy sposób porozumiewać, WHO nadało COVID-19, COVID-19.
Patofizjologia i patogeneza. To jest kolejny etap wykładu. To, co jest interesujące dla badaczy, a niebezpieczne dla nas, dla ludzi, to to, że od zwykłego, suchego kaszlu do momentu, gdzie potrzebna będzie intubacja, podanie tlenu, gdzie pojawi się stan zapaści, może minąć od 4 do 5 godzin. Tutaj COVID-19, ta choroba może rozwijać się bardzo szybko, dlatego nie można twierdzić, że jest to zwykła grypa, bo tak nie jest. Żebyś była w stanie zrozumieć, jakie procesy fizjologiczne zachodzą w naszym ciele, będę musiał powiedzieć Ci pokrótce o systemie RAS, renina, angiotensyna, aldosteron. Uśmiecham się, bo taki wewnętrzny żart. Pozdrawiam wszystkich moich kolegów ze studiów osteopatycznych. Zastanawialiśmy się kiedyś, po co nam ta wiedza. Dzisiaj jestem wdzięczny, rzeczywiście przydaje się. Czym jest oś renina, angiotensyna, aldosteron? Najczęściej podawanym przykładem na zajęciach z fizjologii to jest sytuacja, w której wyobraź sobie, doszło do mocnego wynaczynienia krwi, dochodzi do spadku ciśnienia i przy pomocy tych mechanizmów, które będą wykorzystywać nerki, wątroba oraz płuca, ciało będzie w stanie regulować ciśnienie krwi, wpływając na średnicę naczyń krwionośnych, powodując takie procesy, które mądrze nazywają się wazokonstrykcją i wazodilatacją. Na czym to polega? W przypadku spadku ciśnienia krwi, nerki wydzielają specyficzną substancję, która nazywa się renina. Ta substancja, łącząc się z kolejną substancją wydzielaną w wątrobie, angiotensynogenem, daje finalny produkt, na bazie którego będzie można wpływać właśnie na światło naczyń krwionośnych. Tym produktem jest angiotensyna pierwsza, z tym, że ona musi zostać zaktywowana i ten proces odbywa się w płucach. Żeby doszło do aktywacji angiotensyny pierwszej w płucach, musi się ona tam połączyć ze specyficznymi receptorami. Pozwól, że w schematyczny sposób przedstawię Ci, jak zbudowany jest pojedynczy pęcherzyk płucny, czyli ta część naszego ciała, w której dochodzi do wymiany gazowej, która potrafi z krwi odebrać dwutlenek węgla, a dostarczyć tlen potrzebny nam w innych tkankach. Otóż to jest pojedynczy pęcherzyk płucny. On jest otoczony przez kapilar, czyli takie bardzo drobne naczynie krwionośne. Na zielono, na tej rycinie, zaznaczona jest taka substancja, która będzie zapobiegać, ona ma swoją nazwę surfaktant, ona będzie zapobiegać sklejaniu się ścian pęcherzyka. Surfaktant produkowany jest przez specjalne komórki. Są to pneumocyty typu drugiego. Mają taką nazwę. I teraz to, co się będzie działo, to te pneumocyty typu drugiego, one na swojej powierzchni posiadają specjalne receptory. Te receptory nazywają się ACE2, Angiotensin Converting Enzyme 2. Czyli z jednej strony jest to enzym, a z drugiej strony jest to receptor. Jaką on rolę pełni w naszym ciele w kontekście doprowadzenia do tego, by wirus był w stanie zainfekować nasze ciało? Oprócz tego, że łączą się z angiotensyną, one będą wpływać na tworzenie kolejnej substancji, dzięki której ciało jest w stanie rozszerzać światło naczyń krwionośnych. One są tymi drzwiami, przez które wirus dostaje się do wnętrza
komórki. Te wypustki, o których Ci mówiłem, te, które tworzą w obrazie elektronowym ten kształt korony, proteiny typu S, są w dość dobry sposób dopasowane właśnie do tego receptora, który znajduje się na komórkach, pęcherzykach płucnych, na mocytach typu drugiego. I niestety w chwili obecnej wiemy już, że SARS-CoV-2 mutuje. Był w stanie wytworzyć proteiny typu L, które są jeszcze bardziej dopasowane do receptorów ACE2, co oznacza, że ten zmutowany wirus będzie w stanie jeszcze sprawniej przechodzić do wnętrza naszego ciała, aczkolwiek ten nowy szczep nie jest odpowiedzialny za pandemię. On nie roznosi się tak sprawnie po całym świecie. Został odkryty w Chinach i w chwili obecnej, to są informacje, które udało mi się znaleźć wczoraj, wiemy, że na razie tylko tam naukowcy go odkryli i pracują nad tym, by on się nie rozprzestrzeniał dalej. Wracamy do tego, w jaki sposób wirus teraz przejdzie głębiej do naszego ciała. To, co się będzie działo, po połączeniu z receptorem ACE2 dochodzi do procesu, który nazywany jest endocytozą receptorową. To znaczy dochodzi do wpuklenia błony naszego pneumocytu, która zawija się i w ten sposób wprowadza wirus do środka. I teraz sam wirus jest, jakby to ładnie opowiedzieć, on jest gotową informacją genetyczną. Znajduje się w nim nić mRNA, która bezpośrednio może być wykorzystywana do tworzenia kolejnych wirusów. Jak to się dzieje? Pokażę Ci bezpośrednio na nagraniu, które znalazłem na YouTubie. To będzie pewne powtórzenie. Wydaje mi się, że elementy są realizowane jeszcze na biologii, bodajże w liceum. To jest ta nić RNA. Sama nić mRNA, czyli messaging RNA, messaging od message, od wiadomości, niesie ze sobą informację genetyczną. Kod DNA, który znajduje się w jądrze komórkowym, nie może go opuścić. W związku z tym trzeba wykonać kopię tej informacji DNA. I tą kopią jest mRNA. Na bazie tej kopii, wykorzystując rybosomy, będziemy syntezujemy nowe białka. I tutaj widzisz, na środku centralnie znajduje się rybosom. Dookoła, poniekąd w przestrzeni, fruwają elementy, które nazywają się tRNA, transportujące RNA. Po środku, no żółto, niczym w takich starych komputerach, jak taśma, przesuwa się matrycowe RNA. Na czerwono zaznaczona jest struktura syntezowanego białka, czyli tego nowego otworu, który chcemy uzyskać. I teraz, jak ten proces się odbywa? To będzie dla nas istotne z perspektywy zrozumienia, w jaki sposób leki mają działać na zahamowanie procesu replikacji. Nić mRNA niesie ze sobą pewną informację, która kodowana jest w systemie trójkowym. I to nosi swoją nazwę tak zwanego kodonu. Do tej nici mogą przyłączać się transportujące RNA, czyli te zielone elementy,
dostarczając czerwonych substratów, tak bym to nazwał w tym momencie, z których powstanie nowe białko. Oczywiście transportujące RNA będą w stanie przyczepiać się do tej nici, która niesie ze sobą informację genetyczną, wyłącznie w określonej sekwencji. Do tego właśnie potrzebne jest mRNA. I rybosom w ten sposób jest w stanie w konkretnej sekwencji syntezować kolejne białka. No, taka szybka powtórka. Co teraz będzie się działo w naszym ciele? Po tym, jak ta nić mRNA, którą wszczepia nam wirus, dostanie się do środka, no to tak jak na filmie przed chwilą pokazywałem Ci, na jej bazie zostaje w pierwszym etapie syntezowane coś, co się nazywa RNA zależna polimeraza RNA. Nowy enzym. To będzie dla nas istotne, ponieważ jest to jeden z elementów, na które niektóre leki, mamy nadzieję, będą w stanie wpływać. Na tej podstawie, po połączeniu z pierwotną nicią, ponownie powstaje kolejna nić RNA, która ponownie w połączeniu z enzymem, o którym wspomniałem, daje kolejne podzespoły, kolejne elementy informacji genetycznej, które będą w stanie zhakować kolejne organelle komórkowe, czyli retikulum endoplazmatyczne oraz aparat Golgiego, i z tych komponentów powstają nowe wirusy, które w procesie mądrze nazywanym egzocytozą wydzielane są na zewnątrz. To, co jest istotne, żeby ten wirus był w stanie wyjść na zewnątrz, on przechwyci część błony komórkowej swojego żywiciela. Procesy leczenia. Tak jak już zaczynałem wspominać, to co moglibyśmy zrobić na tej podstawie, o czym do tej pory mówiłem, możemy próbować wpływać na enzym RNA zależną polimerazę RNA lub możemy wpływać na rybosomy, które na bazie tej informacji genetycznej syntezują białka. I jeden z pomysłów, który pojawił się wśród badaczy, to było wykorzystanie tego leku hydroksychloroquine, hydroksychlorochina to jest polska nazwa, lub chlorochina pochodna. Natomiast ja znalazłem informacje, w których sugeruje się, że należy odejść od stosowania tego leku. To jest tytuł. Niestety stosowanie tego leku niesie ze sobą pewne efekty uboczne. Dlatego autorzy sugerują, by wykorzystywać ten lek z dużą ostrożnością, tak naprawdę odradzają stosowanie go. Dlaczego? Ponieważ hydroksychlorochina wpływa na kwasowość komórki, w ten sposób dezaktywując ten enzym. Natomiast nie jest to obojętne dla funkcjonowania komórki samej w sobie. To będzie doprowadzać do powstawania efektów ubocznych, o czym już wspominałem. Remdesivir to jest lek, który powstał w 2014 roku i parę minut temu wspomniałem o sposobie kodowania tej informacji w postaci kodonów. Otóż ten lek, Remdesivir, on potrafi podłączyć się pod mRNA zamiast tego transportującego RNA, w ten sposób jakby blokując proces translacji. Czyli jest w stanie zahamować proces wytwarzania kolejnych elementów wirusa.
Natomiast wciąż nie wiemy, czy rzeczywiście w taki sposób ten lek działa. Widać pozytywne wyniki funkcjonowania, działania tego leku, aczkolwiek to są tylko i wyłącznie nasze przypuszczenia. W farmakologii niestety jest tak, że jeśli lek działa, a nie mamy dokładnego wyjaśnienia, w jaki sposób działa, to nie można stosować go na szeroką skalę, więc to będzie wymagać jeszcze chwilę, trochę czasu. Kolejnym pomysłem na zahamowanie rozwoju wirusów byłoby blokowanie receptorów ACE, przy pomocy których wirus wchodzi do wnętrza komórki. I w tym przypadku mamy leki, które nazwane są blokerami właśnie tych receptorów. I pojawiły się trzy nurty. Część osób jest za, część jest przeciw, a niektóre się wstrzymały. Już wytłumaczę. Zaczniemy od tych, którzy się wstrzymali. American College of Cardiology wydało oświadczenie, w którym można przeczytać, że brak jest rzetelnych dowodów, które by stwierdzały, że stosowanie tych blokerów jest groźne dla nas, lub też w przypadku stosowania tych blokerów u pacjentów z COVID-19 przynosi korzyści. Dlatego nie wiadomo, a jak nie wiadomo, to stosowanie nie do końca jest też zalecone. Jeśli chodzi o osoby, grupę naukowców, którzy twierdzą, że można stosować, jest to oczywiste, ponieważ wydaje się to dość logiczne. Jeśli zablokujemy receptory, przy pomocy których ten wirus wchodzi do komórki, no to może uda się w ten sposób zahamować proces namnażania. Natomiast jest bardzo interesujące podejście przeciwników stosowania blokerów systemu RAS. I oni tłumaczą to w następujący sposób. Postaram ci się to narysować. Jeśli mamy komórkę, która ma na sobie specyficzne receptory i w tym przypadku doprowadzimy do zablokowania tego receptora, no to nasz koronawirus nie jest w stanie połączyć się z tym receptorem. Natomiast przeciwnicy twierdzą, że takie blokowanie receptorów na komórce zaburza pewien mechanizm. Receptor współpracuje cały czas z komórką, dostarczając jej pewnego rodzaju informacji, którą można by porównać informacji zwrotnej, jak dobrą pracę wykonuje komórka. Jeśli receptory są poblokowane, to komórka zatraca ten system informacji zwrotnej. W związku z tym zaczyna wytwarzać kolejne receptory. Tak, żeby być w stanie czerpać informacje zwrotne z receptorów. Co oznacza, że na pierwszy rzut oka rzeczywiście zablokowanie tych receptorów wydaje się rzeczą logiczną, to powinno działać, ale z drugiej strony doprowadzi do powstawania większej ilości receptorów i wirus i tak będzie w stanie dostać się do wnętrza komórki. To jest stanowisko przeciwników stosowania blokerów systemu RAS. Wracamy do slajdów. Teraz szybkie pogarszanie. Wspomniałem parę minut temu, że na przestrzeni kilku dni może dojść do właśnie stanu dużego pogorszenia. Więc omówimy teraz proces zapalenia płuc. Będę opowiadać o śródmiąższowym zapaleniu płuc, zespole ostrej niewydolności płuc oraz w jaki sposób dochodzi do szoku septycznego. Trzy mechanizmy. To są tylko i wyłącznie hipotezy. My niestety w przypadku obecnej epidemii nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Pierwszą hipotezą będzie właśnie redukcja receptorów ACE2. To może być przyczyna szybkiego pogarszania się pacjentów. Te receptory również pełnią funkcję tzw. modulatorów układu odpornościowego
I jeśli byłbyś zainteresowany, by doczytać więcej na ten temat, w jaki sposób te receptory mają wpływ na układ odpornościowy, to polecam ci właśnie to doniesienie naukowe. Ja się tym nie będę na tym wykładzie szerzej zajmować. Zostańmy przy tej informacji. Kolejnym elementem jest tak zwana burza cytokin. To ma wpływ na bardzo szybkie pogarszanie się pacjentów. Dlaczego tak jest? Niestety, w przypadku SARS-CoV-2 wciąż nie wiemy. Oczywiście wiemy, czym jest burza cytokin, jak ten proces zachodzi w naszym ciele. Ja go teraz dla Ciebie omówię, aczkolwiek nie mamy pewności, dlaczego taka sytuacja ma miejsce w przypadku obecnej pandemii, bo ona nie ma miejsca u wszystkich pacjentów. I to jest wciąż dla nas zagadką, dlaczego u niektórych pacjentów dochodzi do burzy cytokin, a u innych nie widzimy tego zjawiska. Więc czym teraz jest burza cytokin? Zaczniemy od informacji takich podstawowych, jeśli chodzi o naszą odporność. Odpowiedź nieswoista to jest taka odpowiedź, z którą poniekąd się rodzimy, która pozwala nam na samym początku zareagować, jeśli w naszym ciele pojawi się jakiś patogen. I za odpowiedź nieswoistą będzie odpowiedzialny m.in. makrofag. Ja bym go porównał do takiego lekarza pierwszego kontaktu. W naszym ciele pojawia się antygen, więc na pierwszą linię puszczamy lekarza pierwszego kontaktu, który jest w stanie pomóc nam w wielu różnych sytuacjach. To jest osoba, która posiada bardzo dużą wiedzę, zna mnóstwo różnych patologii i jakby w pierwszym momencie jest w stanie nam od razu pomóc. Ale jeśli problem będzie wymagać bardziej specyficznego działania, to wtedy lekarz pierwszego kontaktu będzie odsyłać nas dalej do kogoś, kto jest bardziej wyspecjalizowany w tym konkretnym problemie. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku makrofagów. Makrofag zbliża się do antygenu i w procesie, który nazywa się fagocytozą, zaczyna pochłaniać ten antygen. W swoim ciele, łącząc go z pęcherzykami, lizosomami, tam stara się rozłożyć ten antygen. I tak jak widzisz tutaj, numer 4 doszło do rozłożenia antygenu i C dochodzi do wydalania. To wydalanie na zewnątrz poszczególnych elementów antygenu, gdy jest on już dezaktywowany, nie do końca zachodzi w ten sposób, ponieważ makrofagi należą do grupy komórek HPC, Antigen Presenting Cells. Można to porównać do sytuacji, gdzie makrofag pochłonął antygen, udało mu się go zdezaktywować, ale on teraz część tego antygenu wbudowuje w swoją błonę komórkową, tak naprawdę wykorzystując kompleks zgodności tkankowej, czyli porównajmy to do takiej łapki, on będzie pokazywać: zobaczcie, to nam zagrażało, nauczcie się teraz, co to jest. I ta informacja, naucz się, co to jest, przekazywana jest do limfocytów. Oczywiście w naszym ciele mamy różne rodzaje limfocytów, ale to będą nasi lekarze, specjaliści, którzy, jeśli po raz kolejny spotkalibyśmy się z tym konkretnym patogenem, od razu się nim zajmą i to wtedy pozwoli nam oszczędzić czas. Więc ta odpowiedź, nazywana odpowiedzią swoistą, to będzie część naszej odporności nabytej. Oznacza to, że limfocyty posiadają również swego rodzaju receptory, przy pomocy których będą w stanie łączyć się z makrofagami i uczyć się zdobywać te informacje na temat patogenów, które pojawiły się w naszym ciele. Dzieje się tak, że nie każdy limfocyt jest w stanie połączyć się z każdym makrofagiem. Jak widzisz, te receptory muszą do siebie pasować. Jeśli do siebie pasują, to dochodzi do aktywacji limfocytów,
one zaczynają się namnażać i tylko konkretna grupa limfocytów będzie się dalej rozwijać. Może jednak dojść do takiej sytuacji, gdzie antygen, ta sytuacja będzie związana z obecnością tak zwanego superantygenu, będzie w stanie zhakować, będzie w stanie wymusić połączenie pomiędzy makrofagami a limfocytami w sytuacji, gdzie do tego połączenia nie powinno było dojść. Oznacza to, że zostanie zaktywowane o wiele więcej elementów układu odpornościowego niż powinno. I szacuje się, że około 25% układu odpornościowego jest zaktywowane w przypadku infekcji SARS-CoV-2. Oznacza to, że do mikrokawalerki na warszawskiej Pradze o godzinie 5 rano wpada drużyna specjalnego oddziału antyterrorystycznego. Efekt na pewno będzie opłakany. Tak można by to porównać. To, co zaczyna się dziać ze względu na tą nadaktywność układu odpornościowego. Oczywiście komórki naszego układu odpornościowego muszą ze sobą się porozumiewać i one wykorzystują do tego tak zwane cytokiny, czyli specjalne substancje. Makrofagi wydzielają coś, co się nazywa interleukina 12, która wpływa na limfocyty. Limfocyty wydzielają interferon gamma, który z kolei wpływa na makrofag. Ta pętla wzajemnych relacji jest napędzana, co powoduje, że makrofagi wydzielają kolejne substancje, które będą w stanie na przykład wpływać na wątrobę, tak, żeby wątroba wydzielała białko wiążące mannozę. Ta struktura, mannoza jest cukrem, który może wchodzić w skład niektórych antygenów. Oznaczać to będzie, że jeżeli w krwi pojawi się białko wiążące mannozę, ono będzie łączyć się z tymi antygenami i można by to porównać do tego, że kolejne makrofagi będą miały ułatwioną sytuację do tego, żeby połknąć ten antygen. Również w ten sposób makrofagi, wydzielając cytokiny, będą w stanie wpływać na podwzgórze, powodując podwyższenie temperatury ciała. I to była burza cytokin. Kolejnym elementem będzie rozległy stan zapalny. Co się dzieje? Przyjrzymy się procesowi zapalenia płuc. Mamy dwa rodzaje, typowe i atypowe. Niestety w przypadku SARS-CoV-2 możemy mieć do czynienia i z jednym, i drugim. Najczęściej rozpoczyna się to od atypowego zapalenia płuc. Atypowe oznacza to, że proces zapalny będzie toczyć się w tkance otaczającej pęcherzyki płucne, czyli tak zwanym śródmiąższu. Tu jest zdjęcie rentgenowskie takiego zapalenia płuc i to, co się dzieje w wyniku śródmiąższowego zapalenia płuc, chodzi do zwłóknienia tkanki otaczającej, co ma swoje konsekwencje, jeśli chodzi o wymianę gazową. Na pewno słyszałeś, że ci pacjenci po prostu zaczynają się dusić. Co dzieje się konkretnie? Wrócimy do ryciny pęcherzyka płucnego. Śródmiąższ będzie oznaczać tą przestrzeń, tkankę, która się znajduje dookoła pęcherzyka płucnego. W sytuacji, w której jedna z komórek została zainfekowana przez wirus, ona oczywiście zaczyna replikować kolejne wirusy, ale będzie to związane z jej uszkodzeniem i ona również zacznie wydzielać specyficzne substancje, które będą miały za zadanie wszcząć alarm, zarówno w komórkach sąsiednich, jak i będą miały za zadanie przywołać nasz układ immunologiczny. Jak widzisz, w tym miejscu znajdują się makrofagi, o których już rozmawialiśmy. Przywołane makrofagi poprzez substancje, które wydzieli z siebie zainfekowana
komórka oczywiście zaczną również wydzielać kolejne substancje, których zadaniem będzie zrekrutowanie innych elementów układu odpornościowego. I cały ten proces w chwili obecnej będzie podrażniać układ nerwowy, unerwienie pęcherzyków płucnych, co będzie doprowadzać do sytuacji suchego kaszlu. To, co jest charakterystyczne, symptomy rozpoczynają się od suchego kaszlu. Cytokiny wydzielane przez makrofagi mają wpływ na to, by przywołać monocyty, czyli kolejne komórki układu odpornościowego, neutrofile. To jest przykład, czyli w tych niewielkich naczyniach krwionośnych pojawi się większy oddział naszych obrońców, ale substancje, które są wydzielane przez makrofagi, będą doprowadzać również do zwiększenia przepuszczalności naczyń krwionośnych, tych drobnych kapilar, które otaczają pęcherzyk płucny. Co oznacza, że dojdzie do przesączania nie tyle krwi, chociaż również w późniejszym etapie, płynów z naczyń krwionośnych, co będzie doprowadzać do powstania stanu zapalnego właśnie wśród miąższu. Śródmiąższowe zapalenie płuc zaczyna się rozwijać. Kolejnym elementem będzie przesączanie płynów już do wnętrza pęcherzyka płucnego. Jeśli ten proces będzie trwać dalej, dojdzie również do przenikania czerwonych krwinek, najpierw do śródmiąższu, a później do pęcherzyka płucnego. Co będzie związane z tym, że na początku suchy kaszel, później przeradza się w coś, co można porównać do krwioplucia. To nie do końca jest takie krwioplucie jak w przypadku gruźlicy, aczkolwiek widać zaczerwienienie w tym śluzie, który będzie wydalany na zewnątrz. Więc od śródmiąższowego zapalenia płuc przejdziemy do typowego zapalenia płuc. Typowe oznacza, że proces zapalny już będzie toczył się wewnątrz pęcherzyka płucnego. I typowe zapalenie płuc przechodzi przez te kolejne stadia. Od procesu zapalnego poprzez czerwoną hepatyzację, co oznacza, że w pęcherzyku płucnym znajdą się czerwone krwinki i generalnie cała ta maść płyny, które zaczną wypełniać pęcherzyk płucny, ma kolor czerwony. I w tym momencie, jeśli rozpocznie się proces pewnego rodzaju gojenia, samoleczenia, to pojawią się specyficzne komórki, które najpierw zaczną wyżerać, wydobywać czerwone erytrocyty z pęcherzyka płucnego. I ta maść ma taki kolor szarawy. W związku z tym ten etap będzie nazywany szarą hepatyzacją. Kolejnym etapem będzie wyleczenie, to znaczy, że wnętrze pęcherzyka płucnego zostanie oczyszczone i to jest jeden ze scenariuszy. Natomiast może dojść również do procesów organizacji, ponieważ może się okazać, że nie będzie możliwe uratowanie takiego pęcherzyka płucnego. W związku z tym będzie dochodzić do zwłóknień i w tym momencie tracimy już na zawsze tkankę płucną, tracimy możliwość korzystania z tych pęcherzyków płucnych, a to ma swoje konsekwencje, bo nie będziemy w stanie tą tkanką płucną przeprowadzać procesu wymiany gazowej. I na zdjęciach rentgenowskich to może być taki obraz zespołu ostrej niewydolności oddechowej, gdzie doszło do utraty tkanki płucnej, do zwłóknienia tkanki płucnej. Szok septyczny. Jak do niego dochodzi w takiej sytuacji? Rozmawialiśmy na temat cytokin, które, jak już wspomniałem, zwiększają przepuszczalność kapilar płuc. One również powodują wazodylatację. Oznacza to, że naczynia krwionośne będą się rozszerzać.
Teraz wyobraź sobie, że cała krew, która jest w naszym ciele, jest w stanie znaleźć się w miejscach, w których nie powinna była się znaleźć. Doszło do jej przesiąkania do tkanki płuc. Oznaczać to będzie, że dojdzie do zmniejszenia objętości krwi. Dodatkowo wszystkie naczynia krwionośne mają jeszcze większą średnicę, co oznacza, że przestrzeń, którą zajmowała wcześniej krew, również się powiększyła. Oznacza to, że w takiej sytuacji dojdzie do spadku ciśnienia krwi. Ciało zacznie reagować tym, że zacznie przyspieszać częstotliwość uderzeń serca, ponieważ będzie chciało tą samą ilość krwi poniekąd przetłoczyć przez większy obszar, który nagle się znalazł w naszym układzie krwionośnym. W związku z tym zwiększa się częstotliwość uderzeń serca, tak by zabezpieczyć nasze ciało przed niedotlenianiem innych narządów. Pojawi się również przyspieszony oddech, ponieważ niewydolne pęcherzyki płucne nie są w stanie przeprowadzać w tak efektywny sposób wymiany gazowej. I w ten oto sposób może dojść do szoku septycznego, czyli podwyższenia częstości akcji serca, spłycenia oddechu i zmniejszenia ciśnienia krwi. Jeśli ta sytuacja nie zostanie opanowana, to niestety może się to kończyć tragicznie. Mam nadzieję, że przede wszystkim dziękuję Ci, bo jeśli dotrwałeś do tego momentu, pewnie nieliczne osoby dotarły, to będzie to dla mnie naprawdę duża nagroda, że ktoś zdecydował się poświęcić tyle czasu na obejrzenie tych materiałów, które przygotowałem. Tak jak wcześniej obiecałem, w tym miejscu znajdują się wszystkie źródła, z których korzystałem, żeby przygotować ten wykład. Jeśli w jakikolwiek sposób wydaje Ci się, że było to dla Ciebie użyteczne, bardzo poproszę o komentarz poniżej, nawet zwykłe dziękuję jest dla mnie bardzo miłe i daje mi informację, że warto było poświęcać te ponad 20 godzin, żeby przygotować ten materiał plus ten kolejny czas, żeby to nagrać. Zapraszam do odwiedzania strony terapiafunkcjonalna.pl, gdzie znajdziesz więcej informacji na tematy związane z medycyną, fizjoterapią, osteopatią, treningiem medycznym. Zapraszam do subskrypcji newslettera. Pozdrawiam i jeszcze raz bardzo dziękuję, że zostałeś ze mną tak długo. I do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnym nagraniu. Cześć.